Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Joseph Murphy. Moc przyciągania pieniądza. Przełożyła Elżbieta Kowalewska. Czyta Jarosław Łukomski. Produkcja Film Factory Studio. Korzyści płynące z tej książki. Masz przed sobą bardzo praktyczny poradnik. Książkę dla wszystkich mężczyzn i kobiet pilnie potrzebujących pieniędzy. Dla tych, którzy starają się posiąść wszelkie dostępne im w życiu bogactwa. Jest to lektura dla ludzi pragnących osiągnąć natychmiastowe rezultaty i gotowych do stosowania prostych sposobów, które szczegółowo opisano w tej książce. Kolejne jej strony przyniosą dokładne informacje na ten temat wraz z przykładami. Prowadzą one w naturalny sposób do osiągnięcia bogactwa. Na wyłożonych tutaj podstawowych prawach rządzących umysłem możesz polegać tak jak na prawach fizyki czy matematyki sformułowanych przez Edisona czy Einsteina. Stosując je osiągniesz tak samo konkretne i pewne rezultaty. Pisząc tę książkę starałem się nadać jej styl tak prosty i zrozumiały, aby nawet dwunastolatek mógł pojąć i zastosować podane w niej wskazówki. Wszystkie prezentowane w tej książce przykłady przedstawiają ludzi, którzy stali się bogaci dzięki wykorzystaniu opisanych tu praw ducha i umysłu. Ludzie ci wyznają różne religie, pochodzą z różnych sfer ekonomicznych i społecznych. Każdy z nich doszedł do bogactwa dzięki szczególnemu sposobowi myślenia, wykorzystując odpowiednio własną podświadomość. Oto niektóre z tych przykładów. Pewien handlowiec w ciągu roku podnosi swe zarobki z pięciu tysięcy do pięćdziesięciu tysięcy dolarów. Wielu ludzi stosuje z ogromnym powodzeniem magiczną afirmację przy płaceniu rachunków. Biznesmen z Los Angeles afirmuje dla siebie milion dolarów i z małego sklepiku tworzy sieć sklepów wartą miliony. Pracujący dorywczo cieśla zostaje budowniczym drapaczy chmur i zbija kolosalną fortunę. Pewien bankrut stosuje zasadę trzech kroków do bogactwa i błyskawicznie odnosi sukces. Świadomy wewnętrznych bogactw górnik uczy swego syna, jak osiągnąć wielki majątek. Syn zostaje sławnym chirurgiem. Ta fascynująca historia stanowi klucz do zdobycia fortuny. Niejaki Ting, stosując starożytną wiedzę o prawdzie, staje się posiadaczem multimilionowego przedsiębiorstwa. Przepis na zdobycie bogactwa odnalazł w Biblii i udowodnił jego skuteczność. Poeci, pisarze, artyści, uczeni i biznesmeni czerpią bogactwo z nieskończonej skarbnicy własnego wnętrza. Dziesięcioletni chłopiec wszędzie, dokąd się uda, otrzymuje w prezencie pieniądze. Trzeba bogacić się w wiedzę o prawach mentalnych i duchowych ze świadomością, że idzie za tym gratyfikacja w postaci konkretnych dóbr ziemskich. Nie da się żyć szczęśliwie bez bogactwa. Można je osiągnąć w sposób logiczny i naukowy. Jeśli pragniesz zebrać owoce w postaci bogatego, szczęśliwego i pełnego sukcesu w życia, przestudiuj dokładnie tę książkę nawet wielokrotnie. Postępuj ściśle według jej zaleceń, a otworzysz sobie drogę do lepszego, wspanialszego, szczęśliwszego, bogatszego i szlachetniejszego życia. Wyrusz z nami na poszukiwanie bogactwa w życiu tu i teraz. Rozdział pierwszy. Skarbnica nieskończoności. Pismo Święte powiada. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 10, wers 10: Jesteś tu po to, by żyć pełnią szczęścia, chwalić Boga i bez końca cieszyć się Jego obecnością. Całe bogactwo duchowe, umysłowe i materialne naszego świata to dary od Boga, same w sobie dobre i mogące służyć dobru. Bóg jest zarówno darczyńcą, jak i samym darem. Człowiek jest obdarowanym. Bóg mieszka w człowieku, a to oznacza, że skarbnica nieskończonych bogactw znajduje się w tobie i we wszystkim, co ci otacza. Znając prawa rządzące umysłem, możesz z tej wewnętrznej skarbnicy czerpać wszystko, czego potrzebujesz do wspaniałego, radosnego i bogatego życia. Masz prawo być bogaty. Zrodziłeś się do bogactwa. Wzbogacasz się przez wykorzystywanie danych ci od Boga zdolności, przez sprzężnięcie się z nieskończonym. W miarę jak Twój umysł staje się coraz aktywniejszy i pełen dobrych pomysłów, Twoje działania są coraz efektywniejsze i przynoszą Ci wszelkiego rodzaju dobra materialne. To noszone przez Ciebie w sercu poczucie jedności z Bogiem, czyni Cię bogatym. Twoje bogactwo jest zależne od nastawienia umysłu, od wiary w dobro. Całe bogactwo nieskończonego, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, jest dostępne dla ciebie. Bieda nie jest żadną cnotą. W istocie jest to chorobliwy stan umysłu, który powinno się wymazać definitywnie. Jesteś tu po to, żeby znaleźć swoje prawdziwe miejsce w życiu i służyć światu swymi talentami, a także by wspaniale rozwijać swój życiowy potencjał otrzymany od Boga, by wytwarzać bogactwa duchowe, mentalne i materialne, stanowiące błogosławieństwo dla całej ludzkości. Naucz się otaczać w życiu pięknem i luksusem i miej świadomość, że masz niezbywalne prawo do życia, wolności i spokojnego umysłu. Masz boskie prawo wyrażania przez swoje działania całej potęgi, piękna i bogactwa nieskończonego. Nauka o osiąganiu bogactwa W tym świecie panuje prawo i porządek. Wszystkimi doświadczeniami, stanami i wydarzeniami w naszym życiu rządzą określone zasady. Wszystko działa zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Nauka o osiąganiu bogactwa oparta jest na prawie wiary. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 9, wers 23. Prawem życia jest prawo wiary. Wierzyć znaczy szczerze przyjmować coś za prawdziwe. Wierz w życie pełne obfitości, szczęścia i sukcesów, żyj w radosnym oczekiwaniu najlepszego, a bez ustanku przychodzić będzie do ciebie wszystko, co najlepsze. To wiara ludzka sprawia, że człowiek jest bogaty lub biedny odnosi sukces lub ponosi klęskę, jest zdrowy albo chory. Prawo kosmiczne sprawia, że konkretne myśli wywołują zawsze dokładnie takie skutki. Dlatego ten, kto odważnie domaga się bogactw nieskończonego, otrzyma je. Urodziłeś się, by być bogatym. Urodziłeś się wyposażony we wszystko, co może zapewnić pełnię szczęścia i powodzenie w życiu. Możesz zawsze wygrywać, zdobywać, przezwyciężać wszystkie przeszkody, kąpać się w blasku chwały i wewnętrznego piękna. Masz w sobie wszystkie moce, właściwości i przymioty cechujące Boga. Twoje życie jest życiem Boga. Masz je właśnie teraz. Bóg zawsze odnosi sukces we wszystkim, co tworzy, czy jest to drzewo, czy też cały kosmos. Stanowiąc jedność z nieskończonym, nie możesz ponieść klęski. Nie jesteś tu po to, by jedynie utrzymać się przy życiu. Życie jest Twoim wielkim darem. Powinieneś w nim wyrazić siebie oraz całą swoją duszą, ciałem i umysłem, starać się wykorzystać swoje talenty i możliwości. Poprzez Twoje dążenie do zdrowia, dobrobytu, szczęścia, spokoju i odnalezienia swego miejsca w życiu, wyrażają się dążności życia nieskończonego. Pragnij więc już teraz osiągnąć jak najwięcej. Trzy kroki do bogactwa. Pewien zaprzyjaźniony ze mną właściciel sklepów w Beverly Hills skarżył się. Mój brat jest w tej samej branży, prowadzi interes trzy domy dalej, świetnie prosperuje i pławi się w bogactwie. Ostatnio zatrudnił jeszcze dwóch sprzedawców, a ja nie mogę związać końca z końcem. Nie może to być wina lokalizacji ani towaru. Coś musi być we mnie. Przyznałem mu rację, iż bogacenie się i postęp w życiu nie zależą ani od rodzaju prowadzonej działalności, ani od położenia lokalu. Bogactwo tkwi w umyśle człowieka. Czasem ludzie obdarzeni wielkim talentem żyją w nędzy i wyobcowaniu. Inni zaś o dużo skromniejszych uzdolnieniach i mniej wykształceni odnoszą sukcesy przechodzące najśmielsze marzenia. Zaproponowałem mu trzy kroki zapewniające bogactwo. Poszedł za moją radą i poczynił nadzwyczajne postępy. Krok pierwszy: Nigdy nie wypowiadaj się negatywnie na tematy finansowe. Na przykład. Nie jestem w stanie opłacić czynszu. Nie potrafię związać końca z końcem. Interesy idą mi źle, i tym podobne. Gdy tylko pojawi się negatywna myśl w rodzaju nie mogę, zastąpią ją afirmacją. Pozostaję w jedności z nieskończonymi zasobami wewnątrz mnie i wszystkie moje potrzeby są zaspokajane natychmiast. Może będzie trzeba to powtarzać 50 razy na godzinę, ale nie rezygnuj, aż negatywna myśl przestanie Cię nawiedzać. Krok drugi. Naucz się przez cały dzień oswajać swój umysł z bogactwem nieskończonego, powtarzając: Bóg zawsze niesie pomoc w kłopotach. A także: Bóg jest źródłem dostarczającym mi błyskawicznie wszystkich dóbr materialnych i pomysłów, jakich potrzebuję w każdej chwili i miejscu. Krok trzeci. Co wieczór zasypiaj powtarzając wielką prawdę. Jestem na wieki wdzięczny Bogu za Jego bogactwa, zawsze dostępne, niezmienne i nieuszczuplone, wieczne. Handlowiec skrupulatnie przestrzegał tej duchowej recepty i osiągnął nadzwyczaj szybkie rezultaty. Na jego biurku stoi dziś oprawiony w ramki cytat z Biblii. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Księga Izajasza, rozdział 35, wers 1. Powiedział mi niedawno, Mój umysł był jak pustynia i spieczona ziemia. Nie rosło tam nic prócz zielska niewiedzy, lęku, samopotępienia i poczucia braku wartości. Teraz zmierzam ku zwycięstwu, ku osiągnięciom i pomyślności. Ogrom możliwości. Żyjesz w erze kosmicznej epoce odrzutowców, elektroniki, podróży kosmicznych, niezliczonych odkryć i wynalazków w nauce, sztuce, medycynie i przemyśle. Dziedzina elektroniki i komputerów wciąż się rozwija, oferując nieograniczone możliwości zarobkowania. Komunikacja powietrzna, także do innych planet, stała się olbrzymią gałęzią przemysłu zatrudniającą miliony ludzi na całym świecie. Ogrom możliwości stoi przed tymi, którzy chcą iść z prądem życia, a nie płynąć pod prąd. Masz takie samo prawo do bogactwa jak wszyscy inni ludzie. Obliczono, że liczba owoców spadających corocznie na Ziemię i gnijących w samej strefie tropikalnej mogłaby wyżywić cały świat. Przyroda jest hojna i nie skąpi nam swych darów. Panujący na świecie niedostatek wynika ze złej dystrybucji i nieprawidłowego gospodarowania zasobami przyrody. Spójrzmy, jaka obfitość surowców znajduje się w Stanach Zjednoczonych: drewna, kamienia, cementu, żelaza, stali i innych materiałów budowlanych. Starczyłoby na wybudowanie pałacu dla każdego mieszkańca tego kraju. Z produkowanych tu tkanin można by uszyć królewskie szaty dla wszystkich kobiet i mężczyzn. Widać wyraźnie, że zapasy wszelkiego rodzaju dóbr są niewyczerpalne. Wiesz już, że niewyczerpalne jest ich nieskończone źródło fontanna, która nigdy nie wysycha. Wszystkie rzeczy tego wszechświata powstały z jednej uniwersalnej prasubstancji. Jedyną różnicę pomiędzy miedzią, ołowiem, złotem, srebrem, drewnem, kamieniem czy zegarkiem na twym ręku stanowi liczba elektronów i szybkość ich krążenia wokół jądra atomu. Tak więc cały świat i wszystko, co w nim występuje, składa się z tej jednej pierwotnej substancji. Twoja wewnętrzna, nieskończona skarbnica idei również nigdy się nie wyczerpie. Jeśli człowiek będzie potrzebował większych ilości złota i srebra, stworzy je syntetycznie z innych surowców. Nieskończona inteligencja zaspokoi wszelkie ludzkie potrzeby, gdyż w jej naturze jest nieustanne pomnażanie i wyrażanie się coraz pełniej za pośrednictwem człowieka. Bogactwo znalezione wewnątrz siebie. Pewna słuchaczka moich porannych programów radiowych napisała do mnie: Rosną mi sterty rachunków do zapłacenia. Jestem bez pracy, mam troje dzieci i żadnych pieniędzy. Co mam zrobić? Doradziłem jej wyrazić wszystko, czego pragnie w jednym zwięzłym zdaniu. Bóg zaspokaja już teraz wszystkie moje potrzeby i być spokojną. Dla niej te ważne słowa oznaczały spełnienie wszelkich pragnień, a więc zapłacenie rachunków, znalezienie pracy, miły dom, męża, jedzenie i ubranie dla dzieci i zawsze dużo pieniędzy. Powtarzała to zdanie na okrągło, jak zaklęcie. Za każdym razem, gdy mówiła sobie Bóg zaspokaja już teraz wszystkie moje potrzeby, ogarniała ją fala ciepła i spokoju. Odczuwała całkowite przekonanie o ich prawdziwości. Wkrótce przyszły zdumiewające rezultaty. Przyjechała z Australii siostra, której nie widziała od 15 lat, i podarowała jej pięć tysięcy dolarów w gotówce, wraz z wieloma innymi prezentami. Następnie moja słuchaczka znalazła pracę sekretarki u pewnego lekarza, za którego po miesiącu wyszła za mąż, jest teraz niezwykle szczęśliwa. Znalazła prawdziwą skarbnicę bogactwa wewnątrz siebie. Doprawdy niezbadana jest moc nieskończonego. Bieda jest chorobą. Chorobą jest brak swobody, harmonii i równowagi. Jeśli się rozejrzeć wokół, w różnych dziedzinach działają i pracują ludzie osiągający swoje cele, bogacący się, a tuż obok robiący to samo, lecz pozostający w niedostatku, źle ubrani i marnie odżywieni. W razie fizycznego niedomagania udajemy się do lekarza, robimy badania i natychmiast stosujemy odpowiednie leczenie. W przypadku nawet największej biedy, jeśli zastosujemy regularne myślenie o bogactwie, postępie i rozwoju, nasza podświadomość automatycznie rozpoczyna proces leczenia. Jest ona w stanie przestawić nasz los na szczęśliwe tory i pomnażać naszą fortunę w nieskończoność. Nawet jeśli jesteś po uszy w długach, nie masz żadnych dochodów, wpływów ani majątku, wystarczy uparcie twierdzić, Moje życie jest pełne boskiego bogactwa. Mam zawsze wszystkiego boski nadmiar. I bardzo szybko w twoim życiu zaczną dziać się cuda. To był cud. Właśnie gdy zaczynałem pisać tę książkę, zadzwoniła do mnie pewna starsza pani, mówiąc To był cud. Ponieważ żyła wraz z mężem z niewielkiej emerytury, która ledwo wystarczała im na życie, poradziłem jej wcześniej stosować modlitwę. Moje życie jest pełne boskiego bogactwa. Płynie do mnie cała lawina jego bogactw. Jestem wdzięczna za te wszystkie dobra i bogactwa od Boga. Powtarzała to z przekonaniem i uczuciem wiele razy dziennie. Nie minęły dwa tygodnie, a w drzwiach pojawił się nieznajomy, jak to określiła, spadł z nieba, pytając o działkę, którą miała na pustyni. Nie było tam domów ani wody, tylko zarośla i kaktusy. Przez całe lata usiłowała ją sprzedać, ale nikt nawet nie chciał jej obejrzeć. Nieznajomy zaś powiedział Nasza firma chciałaby tam zainstalować stację elektryczną dla potrzeb pobliskiej budowy. I za tę ponoć bezwartościową działkę dostała dziesięć tysięcy dolarów. To nie był żaden cud, lecz odpowiedź jej własnej podświadomości na prośby. Niezbadana jest moc nieskończonego. Możesz zdobyć kapitał. Myśl jest jedyną niewidzialną i niewyczuwalną dotykiem siłą, której istnienie odczuwasz. Wszystko, co sobie pomyślisz, uzewnętrznia się w twoim życiu, chyba że zneutralizujesz to myślą przeciwną. Poprzez podświadomość myśl jest w stanie wytworzyć dla ciebie konkretne, namacalne wartości. Podświadomość działa dokładnie według treści twych myśli. Gdy myślisz o biedzie, bieda do ciebie przyjdzie, nawet jeśli teraz jesteś bardzo bogaty. Jeśli wyrobisz w sobie nawyk myślenia o bogactwie, zarówno duchowym, umysłowym, jak i materialnym, zgodnie z prawem wzajemnego powiązania, musisz się stać bogaty. Innymi słowy, gdy myślisz Jestem teraz zamożny i pozostajesz wierny tej idei. Podświadomość odpowiada, dostarczając ci wszelkiego bogactwa zgodnie z treścią twoich myśli. Wszystkie wytwory człowieka, wzniesione przez niego domy, budowle, miasta, wymyślone urządzenia, podobnie jak wszystkie formy i procesy występujące w naturze, mają swój początek w niewidzialnej wewnętrznej skarbnicy. Myślisz o tym, żeby wstać z krzesła i wstajesz. Naukowcy rozmyślali, jak dostarczyć ci do domu dźwięki i obrazy i powstała telewizja. Zmieniono impulsy elektroniczne w obraz, głos, muzykę. Naprawdę żyjemy w świecie myśli. Nieskończona moc wymyśliła wszechświat, a wszechumysł przybrał formę tej myśli, tworząc jego fizyczną, dynamiczną postać. System słońc, planet i księżyców, nieskończone galaktyki. Wszystko to jest wytworem nieskończonego myśliciela, który myśli z absolutną precyzją w uporządkowany, matematyczny sposób. Poeta Joyce Kilmer napisał, że tylko Bóg może stworzyć drzewo. Proces tworzenia dębu, jabłoni i każdego innego drzewa polega na tym, że nieskończony myśliciel o nich myśli, a wszechumysł uruchamia siły, które powołują do istnienia wszystkie gatunki drzew zgodnie z odwiecznie panującą w przyrodzie zasadą rozwoju. Wielkie prawo przyciągania. Kilka miesięcy temu pewien mężczyzna zademonstrował mi swój wynalazek techniczny, mówiąc: Potrzebuję pieniędzy na rozreklamowanie tego. Dużo pieniędzy. Wyjaśniłem mu działanie prawa przyciągania, dzięki któremu może mieć wszystko, czego potrzebuje do spełnienia swego marzenia. Poradziłem, by regularnie powtarzał w myśli. Nieskończona inteligencja mojej podświadomości przyciąga do mnie idealne przedsiębiorstwo, które wyprodukuje, zareklamuje i sprzeda mój wynalazek ku obopólnej satysfakcji, w wielkiej harmonii i boskiej zgodzie wszystkich zainteresowanych. Myśl ta stała się jego codzienną modlitwą. Podświadomość zaraz przystąpiła do pracy i wkrótce na jednym z moich wykładów w Wilshire Ebell Theatre w Los Angeles Mężczyzna ten spotkał znanego biznesmena, który zajął się jego wynalazkiem, sfinansował go i znalazł dla najlepszych producentów. Jak się niedawno dowiedziałem, zapowiada się, że produkt ten dokona przełomu i może przynieść nieograniczone zyski. Oto jak działa prawo przyciągania. Podobnie jak ziarno w ziemi swoją subiektywną mądrością przyciąga wszystko, co jest niezbędne, by wyrosło na roślinę, tak człowiek swoją mądrością może świadomie przyciągnąć wszystko, co mu potrzebne do zrealizowania swych idei i celów, w tym również i bogactwa. Pamiętaj, że wszelkie przedmioty i procesy stworzone przez człowieka muszą najpierw zaistnieć w jego myślach. Nie da się wytworzyć nic realnego bez uprzedniego wymyślenia tego. Światem bowiem rządzi myśl. Podsumowanie. Myśl i zdobywaj bogactwo. 1. Wykorzystuj prawa umysłu i czerp z nieskończonej skarbnicy wewnątrz siebie wszystko, co ci potrzebne do wspaniałego, pełnego sukcesu w życiu. 2. Urodziłeś się, by być bogatym, i jesteś tu po to, żeby mieć życie pełne i szczęśliwe. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. 3. Wszystkim rządzi niepodważalne prawo przyczyny i skutku. Wierz w bogactwo Boga, a otrzymasz je. Dostaniesz to, w co wierzysz. 4. Bóg we wszystkim, co robi, odnosi sukces. Ty pozostajesz w jedności z Bogiem, dlatego nie możesz się nie udać. Urodziłeś się, by zdobywać. 5. Wszystkie bogactwa pochodzą z umysłu. To twój umysł wybiera bogactwo lub nędzę. Myśl o bogactwie, a przyjdzie bogactwo. Myśl o biedzie, przyjdzie bieda. 6. Masz niezliczone możliwości. Idź z prądem życia, przestań płynąć pod prąd. Swej podświadomości możesz podsuwać nieskończoną liczbę pomysłów. Może to być pomysł wart 50 tysięcy dolarów. 7. Wspaniałym sposobem wydobywania z nieskończonej skarbnicy wewnętrznej jest regularna afirmacja. Bóg zaspokaja już teraz wszystkie moje potrzeby. Taka modlitwa działa cuda. 8. Bieda jest chorobą umysłu. Śmiało powtarzaj, moje życie jest pełne boskiego bogactwa, mam zawsze wszystkiego boski nadmiar. 9. Twoja podświadomość, skarbnica bogactwa, sobie tylko znanymi sposobami odpowiada na twoje szczere myśli. 10. Myśl jest jedyną niematerialną, niedostrzegalną siłą, której istnienie odczuwasz. Myśl jest w stanie stworzyć dla ciebie wymierny kapitał. 11. Prawo przyciągania przyciąga do ciebie wszystko, czego potrzebujesz, zgodnie z treścią Twych myśli. Twoje otoczenie i sytuacja finansowa są dokładnym odbiciem Twojego sposobu myślenia. Światem rządzi myśl. Rozdział 2. Otacza Cię Bogactwo. Biblia powiada. Ziemia jest pełna łaskawości pańskiej. Psalm 33, wers 5. Wokół jest pełno bogactwa z tej prostej przyczyny, że boskie jestestwo, choć niedostrzegalne wzrokiem, jest wszędzie obecne. Jest ono jak powietrze, które wszystko wypełnia i nigdy go nie brakuje. Każdy może je wdychać, ile zechce, a i tak zawsze jest go pod dostatkiem. Jestestwo to można też przyrównać do oceanu. Można zaczerpnąć wody z oceanu na parstkiem albo wielką butlą. Oceanowi to nie sprawi różnicy. Nadal będzie pełen wody. To jestestwo, jest nieskończonym życiem i nie ma innego życia oprócz niego. Tworzy ono również nieskończoną substancję na tej samej zasadzie, co twoje myśli i uczucia tworzą substancję wszystkiego, co robisz i posiadasz. Kiedy świadomie się z nim zjednoczysz, przezwyciężysz wszelkie braki i niedostatki, gdyż ono stanowi właśnie pełnię istnienia. Jest to fontanna życia, z której płynie błogosławieństwo i strumień dóbr dla wszystkich istot na ziemi. Wszystkiego jest pod dostatkiem, a człowiek, który zestroi się z nieskończonym i urasta w swych myślach, ma ogrom możliwości. Boskie jestestwo odpowie mu, obsypując go wszelkiego rodzaju dobrami. Tworzenie nam na ziemi Królestwa Zdrowia, Szczęścia, Spokoju, Radości i Obfitości Materialnej sprawia naszemu Ojcu wielką radość. Wszystkiego jest pod dostatkiem. Już teraz uświadom sobie jasno, że twórcza moc wewnątrz Ciebie jest nieograniczona. Nie ma zatem najmniejszego powodu, by ograniczać zasięg radosnych doświadczeń, jakie można uzyskać dzięki tej mocy. Czerpiesz z nieskończonego źródła i nie musisz się martwić, że weźmiesz za dużo. Ta skarbnica jest niewyczerpalna i wieczna. Jest taka sama dziś jak wczoraj i będzie taka zawsze. Nieświadomość prawdziwych bogactw wewnątrz nas jest naszym wielkim błędem. Za prawdziwe bogactwo uważamy nie twórczą moc własnego umysłu, ale przedmioty zewnętrzne, posiadane rzeczy i sytuacje życiowe. Pamiętaj, z nieskończonej skarbnicy możesz czerpać bez żadnych ograniczeń. Twoje prawdziwe bogactwo polega na zidentyfikowaniu się ze źródłem wielkiej fortuny i dostatku. Myśl o dostatku, obfitości i hojności, a zewsząd zaczną spływać na ciebie wszelkie dobra, pieniądze i mnóstwo innych rzeczy, składających się na ogólne bogactwo. Wszechmoc jest w tobie. Możesz dokonać rzeczy wielkich. Ten, kto połączy się z nieskończonym bogactwem Boga wewnątrz siebie, dostępuje nieskończonego spokoju, nieograniczonej radości i całkowitej harmonii. Dysponuje też nieograniczoną liczbą najprzeróżniejszych pomysłów na sukces, rozwój i twórcze doskonalenie się we wszystkich dziedzinach. Jeśli umysł jest gotowy, wszystkie rzeczy są gotowe. Zaszczep w umyśle bogactwo. Dostałem od pewnego biznesmena list, z którego wynika, że w dzieciństwie wpojono mu zasadę, iż bieda jest cnotą. Zrozumiał, że ten głęboko zakorzeniony w podświadomości przesąd przeszkadzał mu rozwijać działalność gospodarczą i powiększać swój dobrobyt. Po wysłuchaniu serii moich niedzielnych wykładów, zaczął kilka razy dziennie afirmować: Mądrość, potęga i energia twórcza Boga docierają do mnie i wyrażają się przeze mnie, tak jak gałąź jest przedłużeniem życia drzewa. Jestem synem Boga i dziedziczę wszystkie prawa, przywileje i błogosławieństwo jego bogactwa. Kieruję swój umysł ku Bogu i odczuwam jedność z tym niewidzialnym jestestwem. Wierzę w istnienie nieskończonej substancji i nieskończonego dostatku. Wierzę i przyjmuję umysłem, że nieskończony zasypuje mnie swym bogactwem, wnosząc do mego życia harmonię, szczęście, natchnienie i obfitość. Stanowię jedność z mym Ojcem. Posiadam Jego twórczą moc. Jego mądrość, siła, inteligencja i wiedza są również moimi. Wszędzie i zawsze prowadzi mnie nieskończona inteligencja. Jego duch obfitości zapewnia mi dobrobyt, sukces i zadowolenie. Mój umysł i serce są otwarte na bogactwa nieskończonego, a moje wysiłki uwiecznione są powodzeniem. Bóg i człowiek to jedno. Mój ojciec i ja to jedno.